Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M i dzisiaj ze mną jest Paulinka. Cześć. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie 15 saszetek z naklejkami ze zwierzątkami. Mamy 3 rodzaje naklejek. Na jednym tutaj jest goryl, delfin i to jest chyba jakiś osioł. Na kolejnym mamy małpkę, wydrę i tygrysa. Tutaj mamy sowę, niedźwiadka i małego lwa. Także otwieraj, Paulinko. Zaczynamy. Ciekawe, jakie nas tutaj uraczą zwierzątka. Czekaj, ja Ci też już będę pomagał. Gdzieś tu. Okej, dobra. To masz i podawaj. Tacie, mamy szympansa. Czarny szympans. Dobra, co dalej? Tutaj jakiś manat, czy coś takiego. Murs. Tutaj małe lwiątka. I ostatnia naklejka. Bizon. Jedna jest duża, większa od pozostałych, świecąca. Także zobaczymy, czy będzie też podobnie w kolejnych. Kobra. Tutaj mamy rybkę z wód słonych, bo to widać, że to nie jest z naszych wód. Kangur. Tutaj mamy kaczkę dziwaczkę i świeciak konik. W kolejnej saszetce mamy na naklejce pandę małą, następnie dziki, stado dzików, tutaj jakaś perliczka czy indur. Kolejny tutaj podobny do pingwina, ale to nie jest pingwin na pewno. Żółw na świeciaku. Tutaj mamy misia. Nie wiem, czy to baribal, czy jakiś inny. Tutaj meduzy. Kolejny kangurek. Jeden już był. Teraz drugi. Miś koala. Takie zwierzątko mamy w klasie. Tak? Tutaj mamy również 2 misie na świeciaku. Tutaj jakieś mewy. Jakaś krewetka. Nie mamy niestety albumu do tego. Nietoperz. Świnka, tak jest. I na świeciaku jest krówka. Robimy zaraz miejsce na pozostałe. Tutaj jakieś jakowate, jakiś jak czy coś. Pająk. Tutaj będzie leopard czy jaguar. Znowu koala, duży i mały. Ptaszek na świeciaku.
Tutaj mamy geparda, czyli najszybszego ssaka. Motyl. Cytrynek chyba to będzie. Łoś. Pająk. Znowu koala, popatrzcie. Trzy razy koala. Trzy naklejki z misiem koalą. Tutaj mam jakiegoś węża. Małpa, nie wiem, czy to nie będzie wyjec. Tu jakiś płetwal błękitny, czy humbak. Największy ssak na ziemi. Tutaj chyba boa dusiciel. I na świeciaku mamy jeża. Jeżyk. To jest już powtóreczka. Tutaj jakieś ptaki czy motyle. Motyle. To będą motyle. Tutaj też z głębin jakieś dziwne stworzenia. Pancernik. No i mamy na świeciaku hipopotama. Kolejny jakiś tutaj owad. Żółw. Nie wiem, czy nie będzie to żółw skórzasty. Pelikany. Tutaj mamy małpki. Nie wiem, czy to nie są makaki albo pawiany. Chyba pawiany bardziej. Goryl na świeciaku. Tutaj kolejna małpka. Jakiś czepiak czy coś takiego. Tutaj znowu mamy właśnie albatrosy. To są nie mewy, tylko albatrosy. Powiem wam, że czasami gdzieś nazwa w głowie jest, ale nie da rady od razu tak przypomnieć, tylko po chwili. Tutaj jakaś kozica. Pszczółki. Panda, ale duża. I popatrzcie, jaka jest różnica. Tutaj jest panda mała i panda duża. Ta jest czarno-biała, a ta taka brązowa. I ta jest zdecydowanie taka mniejsza, ciut większy od kota jest. No a panda duża, no to już wiecie, jak to wygląda. Tutaj mamy antylopę gnu. Pingwin, chyba to będzie cesarski, ten duży. O, i tutaj również jest cesarski pingwin, ten największy. Znowu coś z wód. Z głębin morza. Rybka słonowodna. To będzie chyba jakiś fenek. Albo wygląda jak pies. No, jak piesek wygląda, ale to piesek nie jest. Lis też nie. Tutaj będziemy mieć chyba orki. Pan borsuk. Tutaj chyba miecznik. Konik. Zebra. Jedna, druga. Tutaj jakaś anakonda. Czy pyton. Miś, mały i duży, nie wiem, czy to nie będzie grizzly. Mamy również słonia,
tego afrykańskiego z dużymi uszami. Tutaj jest lis polarny na świeciaku. I ostatnie naklejki Polinka ma leniwiec. Tutaj jakaś małpka jeszcze. Fajna taka. Kangury, które się tutaj biją. Hipopotam. I ostatnia naklejka to, no jakby to było, żeby naszego króla lwa nie trafić. Mamy pana i władcę. Także moi kochani, dość dużo fajnych tutaj różnych zwierzątek powpadało. Dajcie znać, jakie jest wasze ulubione zwierzątko. Moje osobiście zawsze to był gepard. Gdzieś tutaj był. Zawsze lubiłem geparda najbardziej z wszystkich zwierzątek. A ty, Paulinko? No, to jest bardziej lampart albo jaguar. A ty, które zwierzątko najbardziej lubisz? Koale. Misie, koala. I ten leniwca. Kogo jeszcze? A, i leniwca. Także moi kochani, napiszcie w komentarzu, jakie jest wasze ulubione zwierzątko. Nasze już poznaliście. I panda jeszcze twoja. Także my się z Paulinką żegnamy. Dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Pozdrawiamy i do zobaczyska. Cześć wam.